O co chodzi? Mam do ciebie takie pytanie, które mnie ciekawi. No, my się tam czasami w niuansie gdzieś tam mijamy. Mam wrażenie, że parę razy się spotkaliśmy. Nazywasz się Miłosz Stępień. Tak. Podajesz się za młodego Jana. Tak. A ludzie cię znają jako o co chodzi. Tak. Sprawdź dobrze pudełko, co tam jest. O co chodzi w tym? Czy ty masz jakiś o co chodzi? Nie no, jakby słuchaj, no Miłosz Stępień, no to jakby ja. Młody Jan, jako to się wzięło, jakby wiesz. Tak? Nie słuchasz mnie, grzebiesz sobie w tym pudełku. Młody Jan wzięło się wiesz, powiedziałeś. Tak, młody Jan wzięło się wiesz od tego, jakby mojej świętej pamięci dziadek nazywał się Janek. Mhm. I stąd się wzięło młody Jan. No a o co chodzi? No to jakby taki wiesz, pseudonim po prostu, ksywka, nie? Mhm. I jakby większość ludzi właśnie do mnie mówi młody Jan, no bo trudno jest cały czas się zwracać o co chodzi, no bo ale to nawet... Ale możesz mówić. Odcik, tak, chłopak. Ja też tutaj mam ksywkę, premier. Długa. Dobra ksywka! Ale długa. Długa. Ale poczekaj, ale ktoś do ciebie mówi, o co chodzi? Mama? Nie, nie, no w ogóle. Mama do mnie mówi jako Miłosz, wiesz, po imieniu. No mama bo... Miłosz, tak? Tak. Okej. Okay. Dokładnie. A no jakby, no wiesz, no większość osób do mnie mówi Jan, młody Jan, czy coś takiego. Mhm. A o co chodzi wzięło się stąd, że kiedyś pamiętam, oprócz tego, że rapowałem, to robiłem sobie jeszcze bity. Ale nie chciałem być kojarzony z tym, że wiesz, robię jedno i drugie pod jedną ksywą, bo nie wiedziałem, jak te bity mi wyjdą. I okay. Założyłem sobie, kurczę, Olek, profil SoundCloudowy, gdzie wpisałem, o co chodzi. No i tam sprytnie mi się... Tak, i tam mi się zaczęło... Czyli po prostu jakby ci nie wyszło, to byś tego, o co to chodzi, w kiepskie bity. Dokładnie tak. Genialny plan. Ale, że tam zaczęło mi się gromadzić trochę osób, no to stwierdziłem, że czemu nie wykorzystać tych osób w jakiś sposób i jakby zostało, o co chodzi, też przy rapowaniu, tylko przy robieniu bitów. To kupuję. A wy jesteście dobrzy, jakbym naprawdę... I to mówię od razu, że nie umawiałem się. Jakbym was poprosił o jakąś próbkę a cappella, tak, o... Ciężko. Jak... A mamy podkład? Mamy podkład? A jaki byście chcieli? Powiedzcie jaki. Ile mają wiki? No to szybszy. Dziwny snare. Wolniej. Rap jakbym nosił baggy. Ona widzi ile mam hitów, so many. Noszę cichy z reguły węższe niż powieki. Duże miasta dają tylko lęki mi. Więc jeżdżę po nich w moim aucie, w którym nie dotkną mnie żadne błahe bzdury. Ci goście dla mnie to jest brak kultury, więc nie podaję ręki im. Moje życie miało tylko słodkim być, więc nie piłem nigdy Hennessy. Już przez chwilę piłem syrop i rzucałem rym, ale teraz się nie afiszuję tym. Ej, bo ja jestem MVP, wchodzę w głośniki jak w drzwi. Ej, ej, bo ja jestem MVP, wchodzę w głośniki jak w drzwi. Ona pyta o to miasto, w którym gram dziś. Trochę ginu, sprite'u, obok funky. Gramy znów funky, olać funky. Dla nas weekendy, to poniedziałki. Znowu dzwoni do mnie moja Bambi. MVP, ty weź ogarnij. Zbieram te pliki, tak jak znaczki. Dostałem pocztówkę od twojej laski. Młody Jan grasz. To życie wyglądać tak ma. Ty, trzeci dzień w studio, znów łapie vibe. Gramy to na kodach jak GTA. Ej, 5.00 i WWA. Wschodzi słońce, patrz, stoję na Degola. Podbija random, 3 minuty, no i zabijam się taksą. Jano, ona powiedziała, że ja robię to jak nikt. Odokado, odokado, odokado i dupa. Zna się na rapie jak Cardi B, więc mówi do mnie MVP. Ty tak jak Iggy, miasta dają lęki mi. A za wersy chcieli wybić zęby mi. Ciężkie sprawy są wersami lekkimi. Lekkie sprawy są wersami ciężkimi. Tak jak grzechy popełniłem w i w życiu miałem tylko super być. Za to teraz mam super bitch. Taki uber cringe, ale jestem MVP. Ale musisz powiedzieć, że to nie było przygotowane. Słowo, absolutnie daję słowo, że chciałem zaskoczyć. Dlatego nawet nie mieliśmy 3 mikrofonów. Ale no, miałem wrażenie, że z jeszcze pół godziny i byście się tak rozkręcili, tak. Że... Ale to wiecie, że ja to nagram i jutro na YouTubie będziemy mieli singla.